Dobry wieczór, moi drodzy. Witam na kanale, którego nikt nie ogląda. No, temat bardzo nośny medialnie i myślę, że będzie nośny jeszcze przez jakiś czas. No, ale nie mogłam odmówić sobie komentarza w tej sprawie z wielu powodów. Może na wstępie wam powiem, że wzięłam udział w dyskusji internetowej na ten temat i powiem wam, że no, strasznie mi pojechano, że tak powiem. Strasznie mi pojechano, ale to dlatego, że ja nie jestem skrajna. To znaczy, ja nie uważam, żeby jakakolwiek skrajność była dobra i czy prowadziła do czegokolwiek dobrego, a ludzie skrajnie myślący, no po prostu. No, właściwie zrobili ze mnie osobę niepolskiego pochodzenia. Mimo, że nic, co powiedziałam, nie świadczyło bynajmniej o tym, żebym w jakikolwiek sposób broniła menory chanukowej. No wiadomo, pewnie wszyscy już wiecie, bo media o tym trąbią od wczoraj, no zresztą już trąbią na całym świecie. Zresztą nie to, żebym miał jakiś szczególny szacunek do mediów głównego nurtu, bo nie mam go za bardzo, ale no, jakby wiedząc, na jakiej zasadzie działają media globalnie, no, było do przewidzenia, że oberwie nam się bardzo mocno. No, generalnie chodzi o to, że w czasie obrad Sejmu wczoraj, i to jeszcze, żeby było śmieszniej, w dniu, w którym został wybrany przez Sejm nowy premier, uzyskał wotum zaufania nowy rząd, no i wszystko było fajnie. No, to równolegle w tym czasie w sali sejmowej jakiejś tam, salce, o może bardziej, odbywało się, no jakby, że tak powiem, obrządek religijny, to znaczy było tam zapalenie świec chanukowych na menorze, była muzyczka, byli przedstawiciele mniejszości żydowskiej w Polsce. No i pan poseł Braun, Grzegorz Braun, on jest szefem Korony Polskiej, która należy, wchodzi w skład Konfederacji, partii Konfederacja. Przechodząc, no, coś go tknęło, prawda? Dostał impulsu, wziął gaśnicę i zaczął iść w stronę tejże menory, psikając tą gaśnicą dookoła, zgasił te świece. Przy okazji zaatakował tą gaśnicą jakąś kobietę, która tam była. Mówiąc, zaatakował gaśnicą, mam na myśli, że po prostu strumień tego proszku gaśniczego skierował jej prosto w twarz i nie tylko w twarz. No, możecie sobie wyobrazić, jakie larum się podniosło, jaka była awantura w Sejmie. Finał jest taki, że Grzegorz Braun został wykluczony z obrad Sejmu, zostało mu zabrane uposażenie poselskie. Konfederacja w tej chwili już wiadomo, że zawiesiła go w sprawach członka partii. Będzie w przyszłym tygodniu głosowanie, żeby w ogóle Krzysztofa Bosaka odwołać z roli wicemarszałka Sejmu, czyli wyrzucić go z prezydium Sejmu. I powiem wam tak, nie wiem, co Grzegorz Braun miał na myśli, robiąc to, co zrobił. Nie wiem, jaka idea mu przyświecała. Jego fani, a żeby było może bardziej powiedzieć, fanatycy, uważają, że po prostu postanowił Żydów przegnać ze Sejmu. A moim zdaniem nie do końca chyba, bo gdyby taki był jego zamiar, to biorąc pod uwagę, że posłem jest już bodaj 5. rok, był całą poprzednią kadencję w parlamencie, a zapalanie menory chanukowej trwa już 17. rok obecnie, bo to jest 17. raz, kiedy została zapalona, no to zastanawiać się można, dlaczego wcześniej mu nie przeszkadzało to wszystko rok do roku.
Natomiast właśnie akurat wczoraj mu bardzo zaczęło przeszkadzać. To jest pytanie podstawowe, które ja sobie zadaję. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Są różne teorie, dlaczego tak się mogło stać. Na przykład takie, że być może chciał zaszkodzić nowemu rządowi, ponieważ było wiadomo, że to właśnie ten rząd będzie musiał się tłumaczyć, bo na pewno będą dywaniki, będzie się trzeba z tego tłumaczyć. Nie jest bodaj chyba żadną tajemnicą, że Izrael ma bardzo duże poparcie globalnie rzecz biorąc. Nie wiem, być może ze względu na zbrodnie Holokaustu, nie mam pojęcia, co o tym decyduje, że tak jest. No, ale generalnie wiadomo było, że to zostanie absolutnie potępione przez nie tylko nasz Sejm, ale też i społeczność międzynarodową, etc., etc. Wiem o tym, że już zorganizowano zrzutkę na rzecz uposażenia dla pana Brauna. Co ciekawe, taka zrzutka miała miejsce też i w zeszłej kadencji Sejmu, kiedy to pani marszałek Witek pozbawiła go uposażenia zupełnie z innych powodów akurat. Też była zrzutka i de facto ta zrzutka przyniosła mu dochód znacznie większy, niż gdyby dostawał to uposażenie. Przypuszczam, że w tym wypadku będzie podobnie, tyle że nie sugeruję tym samym, że on zrobił to z tego powodu. Nie, broń Boże, nie. Ale no cóż, ja nie będę oryginalna i też muszę powiedzieć, że to, co zostało zrobione, jest niemądre. Nie mówię tego dlatego, że jakoś strasznie cieszy mnie fakt zapalania menory chanukowej w Sejmie. Broń Boże, wręcz przeciwnie, uważam, że w ogóle Sejm nie jest miejscem na jakiekolwiek obrzędy religijne. Bez względu na to, czy będą one dotyczyły katolickich obrzędów, czy judaistycznych obrzędów, czy muzułmańskich obrzędów. Nie, to jest budynek użyteczności publicznej. Jest to gmach parlamentu polskiego i myśl zasady i prawa konstytucyjnego, kiedy Polska jest państwem świeckim, to ma takim być. Żadne obrządki nie powinny tam się odbywać. Przypomnieć sobie warto, kiedy była awantura o to, czy czyż ma wisieć w sali plenarnej, była spora grupa posłów, która domagała się jego usunięcia. Co ciekawe, nikt się nie domaga usunięcia menory z menory. No i no, to jest takie trochę nie fair, moim zdaniem, bo no jeżeli, no albo wszyscy, albo nikt. I albo wszyscy mają swoje salki do modlitw w Sejmie, albo nikt ich nie ma. No, mi się wydaje, że byłoby okej. Okay. Czym mówię? Według konstytucji państwo jest świeckie. I nie ma tam miejsca na modlitwę. Na modlitwę miejsce jest kolejno w synagodze, meczecie, kościele, wszystko jedno. No nie w Sejmie. Ale moje zdanie jest takie, że Grzegorz Braun nie zrobił tego z powodu takiego, że zaczęło mu nagle przeszkadzać to, że ten obrządek się tam odbywa. Ponieważ odbywa się tam już 17 raz, 17 rok. Jakie powody mogły mu przyświecać? Nie wiem. No też warto, że gdyby nawet to mu przeszkadzało, no to moim zdaniem tą gaśnicę powinien wziąć i pójść na salę sejmową, na salę plenarną i zacząć nią psikać w ławy zasiadane przez partię Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ to właśnie poseł z ramienia tej partii w 2006 roku sprowadził menorę do Sejmu. Był to poseł Marek Jurek, który wówczas był posłem Prawa i Sprawiedliwości. Ponieważ
Nie można winić ludzi, którym się pozwoliło na to, żeby tam odprawiali swoje obrzędy religijne, jakiekolwiek je tam nazwać, tylko ludzi ewentualnie, którzy na to zezwolili. No bo ktoś za to odpowiada. Oni sobie tak po prostu sami z siebie nie przynieśli tego wszystkiego do Sejmu i sobie nie zaczęli tam pląsać, prawda, radośnie. No nie, no to po prostu ktoś im na to pozwolił. W tym wypadku jest to Prawo i Sprawiedliwość. I nawet gdybym przyjęła pomyślenie zwolenników pana Grzegorza Brauna, któremu ja, broń Boże, nie ujmuję ani wykształcenia, ani potężnej wiedzy historycznej, ani inteligencji. Nawet gdyby przyjąć, że on to zrobił dlatego, co oni twierdzą, to tak naprawdę skutek odniesie to wręcz odwrotny. Jeżeli w ten sposób chciał pozbyć się Menory Hanukowej z Sejmu, to to się nie stanie. I my już o tym wiemy. Przez to, co się stało, wręcz tym bardziej będzie ona zapalana. Tym bardziej będzie czczona. Dlatego, że to się stało. Polski parlament, kiedy się wiecznie ze sobą nie zgadza, w tym wypadku był absolutnie jednogłośny. I już wiadomo, że dziś, czyli 13 grudnia, czyli dzień po tym incydencie, rozpalono je od nowa, te świece. W asyście przedstawicieli chyba wszystkich partii politycznych. Więc tak jak mówię, to nie wyszło. Ale jakie dalsze są konsekwencje? Są przede wszystkim konsekwencje dla samego posła Brauna, który poza tym, że został pozbawiony uposażenia poselskiego i wykluczony z obrad Sejmu, to jeszcze Sejm wystosował zawiadomienie do prokuratury. Mało tego, czytałam, że prokuratura wszczęła postępowanie z urzędu przeciwko panu Braunowi. Teraz, oczywiście, jest posłem, w związku z czym ma immunitet. Sądzicie, że teraz nie będzie większości, żeby mu uchylić ten immunitet? Oczywiście, że będzie, bo wszyscy są jednogłośni. W związku z tym, jeżeli dojdzie do uchylenia mu immunitetu, to facet stanie przed prokuraturą i później przed sądem. No, żeby jeszcze się nie okazało, że pójdzie siedzieć. Więc to też nie jest dobry skutek. Kolejnym złym skutkiem jest to, że Polacy, którzy i tak od lat mają łatkę antysemitów, taką mamy łatkę, swoją drogą często gęsto przyklejaną przez samo państwo Izrael, bądź diasporę izraelską, czy tam żydowską, zamieszkującą w Stanach Zjednoczonych, no to to się tylko utwierdzi opinię publiczną w przekonaniu, że tak jest. Kolejna sprawa. Rząd, który dopiero przejmuje władzę, zacznie nie od reform, zacznie od tłumaczenia się i wizyt na dywanikach różnych w celu tłumaczenia się z tego incydentu. Generalnie zysk jest żaden, strat jest mnóstwo. I okej, ponieważ powiem wam, że zwolennicy pana Grzegorza Brauna, kiedy ja wypowiedziałam się mniej więcej w taki sposób, odebrali mi moją polskość, zarzucono mi, że ja nie mogę być na pewno Polką, czyli sugerowano mi, że jestem na pewno pochodzenia żydowskiego. Pisano mi, że mam się czołgać przed Żydami na kolanach, jak mi tak pasuje, i etc., etc. Generalnie bardzo niefajne rzeczy. Ale ludzie, to nie o to w ogóle chodzi. Chodzi o happening, który wydarzył się w obecności wszystkich kamer, jakie mogły być. Bo akurat w tym czasie, w tym miejscu,
zgromadziło się bardzo wiele reporterów, którzy rejestrowali zapalenie tych świec i cały ten obrządek. I akurat w tym momencie wkroczył poseł Brown z tą gaśnicą. Wkroczył nagle. Nagle po całej jednej kadencji bycia posłem, nagle teraz go olśniło wkroczyć. Dlaczego? I czy jego intencje były czyste? To już nawet posłowie PiS-u sugerowali, czy ktoś mu tego nie zlecił. Bo było oczywiste, że takie wydarzenie spowoduje chaos, spowoduje przerwę w obradach, spowoduje generalnie zakłócenie tych obrad. No i się zastanawiam, co tym człowiekiem powodowało w tym momencie? Dlaczego on to w tym momencie zrobił? Też, ponieważ jest mnóstwo vlogów na ten temat już na YouTubie, spotkałam się, że to miało być tematem zastępczym. Dlaczego? Ano dlatego, żeby ludzie się nie interesowali, co uchwalił Parlament Europejski tego dnia. Czy tam przegłosował. I nadal powiem wam, że nie wiem, co powodowało posłem Brownem, który zresztą słynie z bardzo bezpośrednich wypowiedzi, które przez wielu uważane są za dość kontrowersyjne. Nie wiem, czy one są kontrowersyjne. One są po prostu, omijają poprawność polityczną, o tak bym to powiedziała. Ponieważ wszyscy są bardzo poprawni politycznie i tak naprawdę kluczą w swoich wypowiedziach, żeby broń Boże nikomu nie podpaść i nikogo nie urazić. No to poseł Brown nie uznaje poprawności politycznej po prostu i bardzo często ma wystąpienia bardzo ostre, że tak powiem. No ale to, co odpalił wczoraj, no to już tak po bandzie, bym powiedziała. Bo poza tym, że zaatakował świecznik, to zaatakował kobietę. I myślę, że to może być już ścigane z kodeksu karnego. Ponieważ tak naprawdę mógł jej zrobić krzywdę. Ale najwidoczniej był w jakimś amoku, podczas którego no jakby myślenie się wyłączyło chyba. Czyli generalnie całe to zajście, nie wiem, czy ja jestem od potępiania, czy nie od potępiania. Nie, po prostu uważam, że cała ta sytuacja wyszła nam na minus z wielu powodów i jakkolwiek też bardzo się zastanawiam, co w ogóle obrządki religijne robią w budynku Sejmu, to no skoro one już tam są, to zastanawiam się nad szerszym kontekstem i ewentualnymi konsekwencjami, które my możemy ponieść. Chociaż to wszystko jest w zasadzie kuriozalne, żebyśmy my we własnym parlamencie nie mogli rządzić po prostu, tylko będziemy musieli tworzyć się przed mniejszością, bądź co bądź w naszym kraju. Taka sytuacja. Oczywiście jeszcze raz podkreślam, nie mam żadnych absolutnie uprzedzeń ani w stosunku do innych religii, ani w stosunku do innych narodowości, ani w ogóle w żadnym stosunku. Jestem człowiekiem bardzo wyważonym, obiektywnym. Dla mnie człowiek to człowiek. Nie dzielę na rasy, nie dzielę na wyznania, nie dzielę na nie dzielę ludzi. Człowiek, człowiek. Po prostu. Ale no umówmy się, że nie może być tak, że mniejszość dominuje większość. No tak to nie powinno działać. Ale po to jest mównica sejmowa, po to jest debata sejmowa, publiczna, żeby można było może uzyskać jakiś konsensus i może faktycznie, żeby uniknąć tego typu zadrażnień, w ogóle wszelkie tego typu rzeczy powinny zniknąć z budynku Sejmu i tyle. Śmiać mi się zachciało, bo uświadomiłam sobie, jaki komentarz był Krzysztofa Tora Woźniaka na jego kanale na ten temat i powiedział, że gdyby on
miał ochotę odprawiać w jakimś miejscu publicznym obrządki religijne, to na pewno nie wybrałby Sejmu, bo to by mniej więcej dla niego oznaczało, jakby robił je w toalecie. Biorąc pod uwagę morale, jakie tam obowiązują, no to niekoniecznie jest to miejsce wymarzone na obrządki jakiekolwiek religijne, czy duchowe, czy cokolwiek w tym stylu. Także to było dobre. No nic, jeżeli chcecie, to możecie komentować to. Może znowu usłyszę, że jestem żydowską onucą, bo to też się zdarzyło. Ale no, dobrze, że ja sama wiem, co ja jestem, także to ja się nie przejmuję. No, życzę wam wszystkim dobrej nocy jeszcze raz i do zobaczenia niebawem. Pa, pa.